Na to miejsce mieszkańcy Pęchowa w gminie Klimontów czekali dekady. Po latach starań o to, aby świetlica powstała, udało się, a sobotnim piknikiem rodzinnym oddano zupełnie nowy budynek do użytku mieszkańcom. Czekaliśmy właściwie dekady, nawet nie lata, nie jakieś miesiące, to są dekady naszego czekania. Jesteśmy trzecią taką co do wielkości miejscowością w naszej gminie. Do tej pory miejscem spotkań była altana, która teraz będzie miejscem prawdziwej rekreacji na świeżym powietrzu. Natomiast ważne spotkania będą odbywać się nareszcie w zupełnie nowym budynku. Do dyspozycji mieszkańców jest spora sala, kuchnia, toalety, szatnia oraz taras. Budynek jest nowoczesny oraz dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zaczęłam od takiej zwykłej altanki. Tutaj założyłam takie stowarzyszenie Nasz Pęchów i tak pozyskaliśmy właśnie takie pieniążki, że była taka altanka. Przynajmniej już można było jakieś zebranie, bo tak to pod chmurką po prostu. No dziś mamy przepiękny budynek, urządzamy go, już częściowo wyposażony, no ale jeszcze troszkę brakuje. Myślę, że pan burmistrz oczywiście, no mamy takie fundusze, takie tak zwane te sołeckie, więc wykorzystamy ich, no i mieszkańcy się bardzo cieszą z tego, że no będziemy mieli się gdzie po prostu spotykać, bo nawet zwykłe zebranie wiejskie to no zawsze było tak pod chmurką. Burmistrz miasta i gminy Klimontów Marek Goździewski w trakcie sobotniego spotkania przyznał, że cieszy się z zakończenia tej wyczekiwanej i kosztownej inwestycji. Budowa podzielona była na kilka etapów, a cała inwestycja kosztowała w sumie 667 tysięcy złotych. Najbardziej wyczekiwana inwestycja i chyba najkosztowniejsza, jeśli chodzi o wszystkie inwestycje takie gminne, czy nawet w miejscowości, prawda? Także cieszę się bardzo, że udało się zamknąć tę inwestycję. Budowa trwała dosyć długo, bo no, okazało się, pierwszy wykonawca, który nam rozpoczął budowę, po prostu nie wykonał to w terminie. Poza tym usterkowane były pewne prace i w związku z tym rozwiązaliśmy umowę. No i potem było 2 lata przestoju, szukaliśmy oczywiście pieniędzy, żeby tą inwestycję dokończyć, bo jednak to są duże koszty. Pierwsza transza bodajże była 167 tysięcy, którą zostało wypłacone wykonawcy. Za to tylko co zrobił. Część inwestycji była nieodebrana i w związku z tym to było dosyć kosztowne. Ta drugi etap kosztował ponad 400 chyba tysięcy. Także szukaliśmy tych pieniędzy i po przetargu również się okazało, że brakuje tych pieniędzy. Musieliśmy jeszcze z budżetu się posiłkować, także całość kosztowało nas 667 tysięcy. Uroczyste oddanie do użytku tego miejsca połączone było z piknikiem rodzinnym, którego dopełnieniem był pyszny poczęstunek przygotowany przez mieszkanki Pęchowa. Część oficjalną sobotniej uroczystości zakończyło przecięcie biało-czerwonej wstęgi oraz poświęcenie nowego budynku, który od soboty będzie służył mieszkańcom Pęchowa i lokalnej społeczności. Katarzyna Kaszluga, STV Info.